Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj ze względu na to, że nic nowego tak naprawdę ostatnio na przełomie czasu się u mnie nie zdarzyło, ze względu na to, że Michi bardzo chciał, czyli nasz ukochany administrator naszego serwera technicznie, zapraszam was bardzo serdecznie swoją drogą, no to wrzucam na kanał film spalania głośników z 2019 roku. Są to głośniki od telewizora, uniwersum, jakiegoś tam niemieckiego bodajże. Od razu mówię, że moje dialogi wtedy były trochę mniej kompetentne jak są dzisiaj, bo to było już te parę latek temu, ale no nic nie szkodzi, o dziwo jest to. Nie jest to w pełny film, jest to ujęcie chyba walnięte ze środka filmu, bodajże, tak? W każdym razie opisuję wam mniej więcej na co napomkniecie. Tam z tyłu jeszcze leżą głośniki od telewizora Samsung, które już niestety padły, a z tymi nie mogę sobie przez dłuższy czas poradzić, więc będziemy palić je wzmacniaczem Eltax, który też już niestety nie żyje. A więc cóż powiedzieć, przechodzimy do intra. Dobra, słuchajcie, mam już taktykę na te głośniki. Puściłem generator częstotliwości 5 Hz. I po prostu podkręcamy teraz moc na fulla. I to powinno dać im popalić. Wręcz dosłownie, bo już idzie z nich dym. I to duże ilości. Kółeczka się robią, XD. Widzicie to? Jarają się, ale wciąż żyją. Uwaga, uwaga. Jakie ilości dymu. Musi być naprawdę sporo tej cewki. I już jeden odpadł. Voila. Ja nie spalę. Aczkolwiek ten się trzyma póki co. Nie, już powoli wymięka. Czuć jak cewka piszczy. Zaraz się powinien zjarać. Już się spalił. I voila! Testem częstotliwości, nawet bez testów nie musiałem tutaj odpalać, chociaż jeden odpaliłem i nie umiem sobie z nimi poradzić. Teraz mutę dla bezpieczeństwa, żeby tu nie wywaliło mi żadnego zwarcia. I to tyle w sumie. Głośniki są zjarane. Jeszcze trochę dymu zostało w środku. Pomiędzy cewką, a dokładniej pomiędzy kopułką a magnesem, dokładniej się wyrażę. No. Reszki dymu, jakie zostały w środku, popalone głośniki, magnesy się przydadzą. Głośniki od telewizorów zjarane. No i to było ode mnie tyle. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.